Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Witamy! Cześć, ja jestem Suma. W dzisiejszym materiale zrecenzujemy sobie najnowszy album od Problemu, czyli Fight Club. Zapraszam. Jestem trochę dojebany, mój ziomek trochę jest ulany. Spaliliśmy, no to turlamy, tamtych odpulamy. Co? Robię party, ej, karty, ej, pogramy, ej, kanty, ej, rozdany. Przy ostatniej premierze Artbrut 2 pomyślałem, że źle się dzieje, bo najzwyczajniej nudziłem się podczas odsłuchu płyty. Monotoniczność i nuda dopadło Oscara i Steeza, pomyślałem. Potem przyszło mi zobaczyć tracklistę i już wiedziałem, że to niemożliwe, aby ten album nie znudził. Na płycie usłyszymy 20 gości. Przypomina mi to trochę mixtape producencki, ale to właśnie jego największa zaleta. Na płycie usłyszymy Kaza Bałagane, Szpaka, Palucha, Młodego Drona, Kukona, Ero, WDZ, Sokoła, Duita, Ketchupa, PZ-a, Podsiadło i Brodkę. A w roli współproducentów? Luxona, Szamza, Picha, świetnych returnersów. Nie mam ochoty na łzy, nie mam ochoty na słowa, nie mam ochoty na sny, nie mam ochoty nic dodać, nie mam ochoty być, nie mam ochoty na... Problem pluje w pysk wszystkim, którzy dalej chcą toczyć wojenki o nową i starą szkołę, budując most międzypokoleniowy. Mamy w końcu takich wyjadaczy jak Ero, WDZ czy Sokoła, a z drugiej strony Ketchupa, Młodego Drona i Szpaka. Ten ostatni pozytywnie mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem, że uda mu się tak dobrze wpasować w flow track. Co do samych fitów, nie chcę wymieniać, kto najlepiej wypada, łatwiej będzie powiedzieć, kto wypada źle. Vito Bambino w remiksie czy Brudka w Żarze. Nie siedzi mi to totalnie i nie pasuje do chłopaków. To samo tyczy się Dawida Podsiadło w Freonie, ale do tego jeszcze wrócimy. Leci hajs jak na A2, 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 ciśnie dam w cały fantach, A2. Ortodoksyjni fani mogą być zniesmaczeni taką ilością fitów, ale płyta jest stworzona w taki sposób, że każdy fit wniósł coś ważnego. Mój faworyt to Ziemia Obiecana z Kukonem, Pichem i moimi ukochanymi returnersami. Beat, który budzi niepokój, i nieprzewidywalny tekst, który zaskakuje z każdym wersem. Animal Planet, które jest swoistym odwołaniem do 2040 ze spokojniejszym flow. Kaz Bałagane, który po Digital Scale Music pozostaje w fenomenalnej formie. Autotune'owe eksperymenty w postaci GeForce i The End, Finn, Escape, Abort, czy solowy Fight Club. NASCAR z Ketchupem i PZ-em, który wkręca refrenem tego pierwszego, genialną nawijką PZ-a, którzy idealnie wpasowali się w beat Steeza. Niestety Dawid Podsiadło. W kawałku Freon, który może nie tyle brzmi źle, co dziwnie, z tymi podśpiewkami na refrenie. Wydaje mi się, że miał być taki bardzo radiowo nastawiony, niestety nie wyszło kompletnie z tego nic. Gonimy lepsze, weź kurwa nie zemdlę, ostatni strzał! Ostatni skok dal! Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do oceniania bitów, bo brak mi w przypadku Steeza obiektywności. Jak dla mnie odwalił kawał genialnej roboty, a to, że mogłem usłyszeć jego współpracę z returnersami, to coś fenomenalnego. Zombie, gdzie Sokół robi fenomenalną robotę prostotą nawijki. Właśnie, prostota nawijki. Goście jak Kukon, wcześniej wspomniany Sokół, Ero czy PZ, to artyści posiadający umiejętności opowiadania o banałach w frapujący sposób. Treść albumu nie jest miła w odbiorze, materiał jest ciężki i uderzający, a teksty budzą w słuchaczu natłok myśli i refleksji. To wspólna treść najbardziej odwołuje do książki, jak i filmu Fight Club. Łączy je oczywiście także tytuł, trochę sampli w bitach czy wstawek dialogowych. Krytyka głodnego kapitalizmu, obrzydliwego bogactwa, społeczeństwa bez wyrazu i wartości. W tym momencie zachodzi pewien dysonans poznawczy. Fight Club jest o tym, że społeczeństwo uczyniło nas wszystkich jednakowymi. Krytyka głodnego kapitalizmu, obrzydliwego bogactwa, społeczeństwa bez wyrazu i wartości. W tym momencie zachodzi pewien dysonans poznawczy. Fight Club jest o tym, że społeczeństwo uczyniło nas wszystkich jednakowymi. Tak jak możemy usłyszeć w fenomenalnym tracku 5, ale czy same poczynania problemu w sprawie akcji promocyjnych, sprzedaży płyt, tworzenia albumu z czołówką rap gry na fitach nie zalatuje hipokryzją? Z tym pytaniem was zostawiam i jednocześnie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dzięki, na razie, cześć. To, że tam jesteś, ma znaczenie. Twój mały gest też ma znaczenie. Boż...